30 września staraj się do końca, do ostatniego tchnienia, aby Jezus mógł odpowiedzieć twierdząco na pytanie, które kiedyś zadał ze smutkiem, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Strzeż wiary Twojego najcenniejszego dobra, bo ona nie pozwala światu zatonąć w ciemnościach. Każdy chrześcijanin ma nieskończoną wartość w oczach Boga, kiedy jest podobny do Jego Syna. W tym celu, zgodnie z Ewangelią, trzeba się uniżać, trzeba stawać się pokornym i łagodnym, jak Jezus, jak ja u Twego boku.